Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Dawid, jeszcze wczoraj trener mówił, że nie czujesz tego, co robisz na progu, ale dzisiaj chyba już czułeś. No tak, dzisiaj już zdecydowanie te skoki na lepszym poziomie. Jest zrobiony dzisiaj jakiś tam kolejny kroczek do przodu. Może nie jakiś bardzo duży, ale no cóż, po tej drobnej kontuzji, po tym problemie z plecami tak naprawdę troszeczkę się pogubiłem z czuciem na skoczni i miałem problemy, żeby wydawało mi się, że robię to samo co zawsze, a jednak ciało było w innym ułożeniu. No i przeszkadzało mi to w dobrych skokach. Teraz do tego muszę wrócić. Tak naprawdę na spokojnie, bo z dnia na dzień się nie da. Więc takimi małymi kroczkami wracam po prostu do tego dobrego skakania i tyle. No właśnie ze względu na te plecy i ostatnie gorsze wyniki jechałeś z jakimiś tutaj, nie wiem, obawami na temat uczyn skoczni? Nie, tutaj jeżeli chodzi o te plecy, to co było najgorsze już minęło kilka dni temu, więc teraz tak naprawdę ten ból jest taki tylko informujący, tak bym powiedział. On już nie przeszkadza tak naprawdę praktycznie w żadnym ruchu, więc no, nie mam żadnych obaw, bo tutaj skakałem z większym bólem wcześniej i też nie było aż takiego problemu poza techniką, ale bólowego problemu aż tak dużego nie było, więc wiedziałem, że tutaj też sobie dam radę bez problemu. Opowiedz, jak wyglądał ten dzień z twojej perspektywy, bo zerwali was wcześniej rano z łóżek i trzymali do samego wieczoru na skoczni. No tak, dzień jeden z dłuższych tak naprawdę, bo wstaliśmy, trzeba było wstać przed 6 godziną, żeby zdążyć na autobus, na lotnisko. Później ta podróż, dojazd tutaj na miejsce. W planie na początku było skakanie trochę wcześniej i był tak naprawdę zaplanowany po przyjeździe szybki obiad i na skocznie. Tutaj wiatr niestety nie pozwolił na tak wczesne skakanie. Z jednej strony może i dobrze, bo po tej właśnie podróży mieliśmy kilka godzin tak naprawdę, żeby usiąść w pokoju, poleżeć, odpocząć i tutaj już na skocznie przyjechać w pełni sił i mimo tego, że ten dzień był bardzo długi, to może aż tak bardzo nie wymęczy. Jak z warunkami na skoczni, opłaciło się czekać? Myślę, że jak najbardziej. Teraz warunki się przede wszystkim uspokoiły i to co zastaliśmy tutaj przyjeżdżając na skocznie, to było prawie po 12 metrów na sekundę wiatru, więc no, nawet nie było szans myśleć o skakaniu. Ale tutaj jednak jak już słonko zaszło, zaczęło się to uspokajać. W tej chwili ten wiaterek jest bardzo delikatny. No niestety czasem się zmienia na troszkę z tyłu, to też kilku zawodników poczuło. No i wtedy się troszeczkę ciężej lata, bo wiadomo, że każdy by chciał mieć ten wiaterek z przodu i odlecieć trochę dalej. Ale ogólnie bym powiedział, że warunki do skakania bardzo przyjemne. Dzięki, Dawid, i powodzenia w drużynówce. Dzięki.